Dziś zapraszam do Galerii Bałtyckiej w Centrum Kultury 105, gdzie do 17 września czynna jest wystawa zorganizowana z okazji jubileuszu 20-lecia międzynarodowych plenerów malarskich Czas i miejsce dla sztuki w Osiekach oraz do Bałtyckiego Teatru Dramatycznego, który otworzył sezon prapremierą sztuki Czekamy na sygnał Tomasza Ogonowskiego w reżyserii Żanetty Gruszczyńskiej-Ogonowskiej i Wojciecha Rogowskiego. Obrazy wybrane z 20 ostatnich międzynarodowych plenerów malarskich odbywających się w Osiekach pod hasłem Czas i miejsce dla sztuki można oglądać w Galerii Bałtyckiej przy Centrum Kultury 105. Dzisiejsza wystawa poświęcona jest obchodom jubileuszowym właśnie 20-lecia tego pleneru. W 1998 roku Związek Polskich Artystów Plastyków reaktywował plener w Osiekach. Znaczy jest to nowa edycja w tym miejscu, które było zawsze przyjazne artystom. Oczywiście refleksje trochę okrutne, że już część z nas niestety nie ma tutaj nieżyjących i tutaj Koszalinian też nieżyjący, typu Lech, Słowik i tak dalej. Ci niestety odeszli, pani Sieńkowska. No to są takie, no, retrospektywa trochę smutna, ale bardzo jest to fajne, że to trwa w tej chwili i jest napływ troszeczkę młodzieży, no i to mnie cieszy. W tej chwili nie mamy takiej wielkiej galerii, żeby całość kolekcji zaprezentować, także dzięki uprzejmości muzeum mogliśmy zdeponować kolekcje, zasoby właśnie plenerów osieckich z lat 1998-2016 w Muzeum Koszalińskim i w naszej siedzibie. Jak wyglądał dobór tych prac? Czym przede wszystkim twórcy wystawy się kierowali? Co chcieli uwypuklić? To znaczy, jako komisarz, kurator wystawy, chciałam pokazać z każdego roku chociaż jedną osobę, prawda? Ale udało mi się zrobić taki dobór prac, że pokazałam nieco więcej. Z każdego roku 2-3 osoby prezentują tutaj dzieła swoje. Także jest to bogata, bardzo różnorodna kolekcja i jeśli uda nam się pod koniec roku, bo już mamy termin z muzeum ustalony, że pokażemy znacznie więcej z tych 20 plenerów. Czy takie miejsca są gdzieś jeszcze na świecie? Ja myślę, że w Polsce są jeszcze takie oazy właśnie spokoju, zieleni, a mówię to z innej perspektywy, gdzie przyjeżdżam z Włoch, gdzie jest kompletnie inny klimat, gdzie w tym roku było lato niesamowicie gorące, przez 3 miesiące nie padało. Stąd też jest to taka ogromna zmiana, myślę, że bardzo fajna do zobaczenia i do pracy. Czy we Włoszech są takie plenery? Niestety nie ma tradycji jako takiej plenerowej we Włoszech, a szkoda, bo jest tyle pięknych i ciekawych miejsc i cudowne światło. Niestety nie mają tej tradycji, tak jak w Polsce, gdzie te plenery, one się teraz jakby rozsiały po całej Polsce i są praktycznie nie tylko w okresie wakacji, ale w ciągu całego roku i w różnych regionach Polski. Bardzo żałuję, że nie ma takich plenerów we Włoszech. Wydaje mi się, że ten termin jest bardzo przyjazny spotkaniom, ponieważ jeszcze możemy gościć na plenerze twórców, profesorów z uczelni, którzy mają jeszcze trochę wakacji i ten jesienny klimat myślę, że też dodaje kolorytu plenerowi i pracom, które powstają. Także nie jest tak gorąco. No, stare Osieki to było bardzo dawno, rzeczywiście to jeszcze byłem bardzo młodym twórcą. Studiowałem, byłem na studiach wtedy, a Nowe Osieki to fajne, bo fajna atmosfera, dobre piwo, no i ładne dziewczyny.
W Bałtyckim Teatrze Dramatycznym trwają 8 konfrontacje teatralne młodych M-Teatr. Jednym ze spektakli im towarzyszących, którego prepremiera odbyła się 2 dni wcześniej, był Czekamy na sygnał. Muzykę wybrał i tekstem opatrzył Tomasz Ogonowski. Jak powstał pomysł, to zacząłem wybierać piosenki. Trochę nagle stwierdziłem, że one są strasznie aktualne, teksty tych piosenek. Muzyka też jest ponadczasowa, bo jest bardzo dobra muzyka. Wtedy powstała bardzo dobra muzyka. I jak zacząłem wtedy wybierać te utwory i te teksty, no to na bazie tego, bo ponieważ jest to spektakl muzyczny, więc muzyka jest tutaj najważniejsza, na bazie tych tekstów, tych kawałków, zacząłem budować opowieść. Natomiast miałem takie przesłanie już z góry. No, takie przesłanie zaczerpnąłem z Fryderyka Nietzschego. Kiedy zaglądasz w otchłań, to pamiętaj, że ona też zagląda w ciebie. Thank you.
Mi się wydaje, że sztuka w ogóle powinna stawiać pytania i odbiorca sam sobie w zaciszu domowym albo po wyjściu na przykład z teatru zadać sobie parę pytań, porozmawiać ze znajomymi, z rodziną, jeżeli był z kimś tam, albo sam ze sobą najlepiej odpowiedzieć na te pytania. One są trudne, te pytania, ja wiem, ale, no, ale łatwe to telewizje śniadaniowe zadają. Nie?